Wiadomości z Małopolski. W środę 21 kwietnia na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia trzecich Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, w której wziął udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W swoim przemówieniu prezydent powitał uczestników Igrzysk, a w szczególności sportowców z Ukrainy. Wasza obecność tutaj jest wyraźnym znakiem, że ideały olimpijskie są silniejsze niż zło i przemoc. Dziękuję, że jesteście, mówił prezydent Andrzej Duda. Do wojny w Ukrainie odniósł się w swym wystąpieniu również marszałek Małopolski Witold Kozłowski. Małopolska to miejsce niezwykłe pod każdym względem. Małopolska to miejsce przyjazne, gościnne i bezpieczne. To piękny region o wspaniałej historii. Dla mieszkańców Małopolski szacunek do godności drugiego człowieka, przyjaźń i tolerancja, braterstwo i solidarność to wartości najbliższe. Dlatego wojnie mówimy nie! Musimy być jednością! Widowisko, które organizatorzy pokazali na ceremonii otwarcia, rozpoczęło się od odegrania krakowskiego hejnału. Pokazano najważniejsze momenty w historii Polski, najwybitniejszych Polaków i utytułowanych polskich sportowców. A wszystko to przy muzyce polskich artystów starszego i młodszego pokolenia. O wrażenia z ceremonii otwarcia zapytaliśmy obecnych na wydarzeniu Małopolan. Te imprezy to są takie fajne, tam jest taka wzajemna integracja i ogólnie jest fajnie i są koncerty, i jest fajna muzyka i jest fajnie. Myślę, że takie wydarzenia są teraz potrzebne. Myślę, że dla całego społeczeństwa to jest bardzo ważne, żeby jakoś się dalej właśnie zżyć z innymi, chociażby i spotkać się. I to jest na pewno świetna okazja właśnie do spotkania się z rodziną, ze znajomymi. Show podczas ceremonii otwarcia skradły maskotki Igrzysk, które weszły na stadion w towarzystwie swoich autorek. Na pewno to jest bardzo duże wydarzenie. Bardzo cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć. Krakusyk to było pierwsze skojarzenie, jakie mogło być, jeśli chodzi o coś, co kojarzy się z Polską, Małopolską, Krakowem. Dlatego padło na smoka. Myślę, że takie duże wydarzenie to jest coś, co łączy, zwłaszcza, że to jest sport. Jest rywalizacja, ale wszyscy są razem. Przypomnijmy, że w Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023 uczestniczy ponad 7 tysięcy sportowców, którzy przez najbliższe 12 dni będą rywalizować w 29 dyscyplinach.